stałem pod ołtarzem w bocznej nawie, spostrzegłem jakiegoś Żyda, który wszedł do kościoła i sądząc, że nikt go nie widzi, przez zakrystię pędem wpadł na piętro. Cóż się z nim stało, przewielebny ojcze? Żyd? W naszym klasztorze? On chyba bredzi. Tutaj nie ma żadnego Żyda. Nic nie wiem o żadnym Żydzie. Czy przeor gestapowcom też prawdy nie powie? Bord musi zginąć. Sąd podziemny wydał na niego wyrok śmierci, który dziś wieczorem będzie wykonany. Do czego zmierzasz? Po co przyszedłeś? Jesteś bardzo rzeczowy. Otóż chciałem cię ostrzec. Przed czym? Banda Żydów wymknęła się z miasta i zbiegła w okoliczne lasy. Uprzedzam cię, mój drogi, byś nie dał się skusić uczuciu litości i nie udzielił zbiegom schronienia, gdyż nie miałbym wówczas żadnych możliwości, aby ratować ciebie i klasztor. Musiałbym postąpić ściśle według rozkazów, które otrzymałem od moich dowódców. Pytam, gdzie jest Żyd, którego ukryliście w klasztorze? Nie ukryliśmy! On tu jest. Kłamiesz! Przekradł się przez mur. Znalazł u was przytułek wbrew rozkazom, że Żydów nie wolno ukrywać. Mówcie, gdzie jest Żyd? Witaj, królu żydowski! Witaj, królu żydowski! Patrzcie, ubiczowany w cierniowej koronie. To wasz Bóg! To wasz Bóg! Wasz żydowski Bóg! No na co czekacie? Klękać klechy! Módlcie się do niego! Na kolana! Na kolana! Śpiewać klechy! Śpiewajcie! Światłem i zbawieniem, więc Bogu mam się lękać. Jesteś Paniem obroną, mym pasterzem, więc przed kim mam się trwożyć, choćby nawet stanęły przeciw mnie wszystkie wojska ducha złego. Nie zatrzy moje serce od lęku, bo wzrok Twój jest nade mną. Święty, święty, rozdawca.